Kruki Pictures. Michał leja, łukasz, sokół, o fotografii. Dzień dobry, cześć, Beato. Cześć. Witamy cię w naszym podcaście 3 Kruki Pictures. Dzisiaj około świąteczny odcinek, bardzo wyjątkowy, ponieważ dwa sokoły w trzech krukach. Beata jest fotoedytorką, szefową działu foto gazety wyborczej, fotoedytorką z doświadczenia i z wieloletniej praktyki zawodowej. Dzisiaj porozmawiamy na temat właśnie tego, czym jest fotoedycja i czym się Beata zajmuje, i z jakimi zagadnieniami się mierzy w swojej pracy oraz z tym tak naprawdę, z kondycją w ogóle też rynku fotoreporterskiego i jak to wygląda właśnie z tego tak zwanego drugiego szeregu czyli z poziomu osoby, która współpracuje z fotografami, którzy wykonują fotoreportaże dla gazety wyborczej. Beata również jest inicjatorką nagrody imienia Krzysztofa Miller'a za odwagę patrzenia. Jest to wyjątkowy konkurs. Dzisiaj w tym roku była już edycja numer 3, prawda? Tak. Tak, i dzisiaj na ten temat też porozmawiamy. Czym jest ta nagroda i czego tak naprawdę jurorzy oglądający, oceniający fotografie napływają, napływające ze wszystkich stron świata szukają w tych historiach? Jest z nami też Łukasz Sokół. Cześć. Cześć, <laughs> Cześć Łukasz. Jest to odcinek o tyle wyjątkowy, że mm, Państwo się znają tutaj. Mm, i Jak się już bardzo wielu lat. No tak, to już 20 będzie lat, rzeczywiście. Dzisiaj chyba będziesz głównie ty zadawał pytania, bo um, ja mam takie poczucie, że to najważniejsze pytanie to już by kiedyś zadałem. Ale... <głos> <głos> Ale co, świąteczna atmosfera, no to rodzinna atmosfera, no to. No dokładnie, tak. To jedziemy. Mm, jedziemy. Mm, jeszcze to... raz Cię bardzo serdecznie witam, Bato. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. To ja dziękuję. Kończy się rok 2020, wyjątkowy z wielu względów. Myślę, że też bardzo wyjątkowy dla osób, które zajmują się fotografią i w ogóle dostarczaniem informacji, bo jakby jest. No dużo tematów tak naprawdę związanych z tymi zagadnieniami, ale zacznijmy tak naprawdę od początku. Jesteś fotoedytorką. Tak. Co to znaczy? Co to znaczy? Tak. Co to za zawód? Ja tak wiele razy już się zastanawiałam, jak odpowiedzieć na to pytanie, kim jest fotoedytor. I tak myślę, żeby tak po ludzku powiedzieć, to ja bym najchętniej fotoedytora nazwała sprawcą. Sprawdzą tego, że dobre zdjęcie trafia na właściwe miejsce, czyli na pierwszą stronę gazety codziennej, na okładkę magazynu. No a dzisiaj przede wszystkim do serwisu, do serwisu newsowego, jakiegoś portalu informacyjnego czy jakiegokolwiek innego. Dziś bez zdjęcia właściwie żadne medium, możemy śmiało to powiedzieć, nie, nie funkcjonuje. Nawet przecież nasze podcasty, wasze podcasty yy, zapowiadamy fotografią, tak? Mimo, że jest to medium yy, do słuchania, a nie do oglądania. Yy, Także fotodyser to jest właśnie ten sprawca, który yy, wyszukuje zdjęcie, zamawia zdjęcie, organizuje zdjęcie, a potem dba o to, żeby ono właśnie w tym właściwym miejscu się znalazło i było naj jak najlepiej wyeksponowane. Mówisz, że jesteś sprawcą. To tak, y, sprawca od czego zaczyna swój dzień zawodowy? Oczywiście od oglądania. E, fotoedytor e, ogląda, 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 patrzy, przygląda się. To jest właściwie jego główne e, zajęcie. E, nie przesadzę mówiąc, że m, praktycznie każdego dnia e, fotoedytor ogląda setki tysięcy zdjęć. Setki tysięcy zdjęć każdego dnia? No może nie setki, oczywiście tak pewnie przesadzam, ale na pewno jest to kilka tysięcy zdjęć. Mhm. Mówimy oczywiście o fotoedytorze, takim, który pracuje w, w dużej gazecie, zajmuje się newsami. Pewnie w magazynie taki fotoedytor, który pracuje w magazynie, być może tych zdjęć ogląda mniej. Ale tak sobie myślę i z tego co zdążyłam też sprawdzić i, i to mogę powiedzieć na podstawie rozmów z wieloma moimi kolegami, koleżankami z redakcji w Polsce i za granicą, to jest to takie uzależniające, to że my właściwie każdego dnia oglądamy bardzo dużo zdjęć. Z pewnością dzisiaj tych zdjęć oglądamy jeszcze więcej niż, niż kiedyś. Ja pracę jako fotoedytor zaczynałam w gazecie wyborczej w 2006 roku i wtedy nie było też dostępu do tylu serwisów fotograficznych, co dziś. Nie było Instagrama, nie było Facebooka, nie było Przepływ tylu. Informacji pewnie tak, był też tak. dłuższy. Tak, dokładnie tak, więc jakby nie było takiej możliwości, żeby tyle zdjęć oglądać. Ale też, żeśmy ich bardzo dużo oglądali. Mieliśmy dostęp do, do serwisów największych agencji, no a dzisiaj właśnie mamy dostęp do tych milionów zdjęć, które wpadają do mediów społecznościowych i też je oglądamy. Ale to chcesz powiedzieć, że to też jest dla Ciebie źródło? Instagram, Facebook? A tak, absolutnie. Tak, tak. Dlatego, że no, też, to, to jest też efekt tych zmian, jeśli chodzi o w ogóle o tych ludzi, którzy robią zdjęcia. O fotoreporterów, fotografów, fotografki. Oni nie wszyscy pracują dla dużych agencji, to zwykle są freelancerzy, więc zdjęcia udostępniają na różnych kanałach, więc też fotoedytor te wszystkie kanały przegląda. Bardzo często jest tak, że zanim fotograf wyśle zdjęcia do jakiejś agencji, czy zaproponuje jakieś redakcji, to po prostu je publikuje na, na, na swoim profilu, czy to Facebookowym, czy, czy Instagramowym, więc e, ja od rana właściwie zaglądam w te wszystkie miejsca. Czy a, e, taka publikacja nie dyskredytuje i nie skreśla możliwości późniejszej publikacji w większym tytule, e, czy to już nie jest traktowane jako publikacja? Myślę, że dzisiaj już tak nie jest, dlatego że no właściwie te zdjęcia pojawiają się po każdym dużym wydarzeniu. Żaden praktycznie liczący się fotoreporter tych zdjęć nie przetrzymuje. Tak? Wraca z protestu, wrzuca relacje, wrzuca zdjęcia. Wybiera kilka najciekawszych ujęć, wrzuca na, wrzuca na Facebooka, wysyła do agencji, wysyła do gazety, z którą współpracuje. Więc dzisiaj faktycznie jest bardzo ciężko o taką unikalność, to znaczy na znalezienie zdjęcia, szczególnie newsowego, takiego, którego nikt by nie widział i nie znał. To jest dużo łatwiej w przypadku materiałów takich długoterminowych, realizowanych przez wielu. Freelancerów. Wtedy oni nie zawsze te zdjęcia w międzyczasie publikują i pokazują, albo pokazują po prostu kilka zdjęć, zapowiadając jakiś temat, który, który robią. No a potem możemy liczyć na to, że jeżeli jakaś gazeta zechce taki materiał pokazać, fotograf pokazuje więcej zdjęć. Tak? I mhm. tutaj jest szansa na to, żeby faktycznie zobaczyć coś, czego nikt, nikt wcześniej nie widział. To się zdarza też na konkursach fotograficznych, ale faktycznie już coraz rzadziej. Ja od kilku lat mam takie wrażenie, że na przykład, taki no jeden z największych konkursów, Prasowych, czyli WordPress Photo. Mam takie poczucie, że już właściwie tam nie, nie, jestem, nie mam szansy zobaczyć jakiegoś nowego materiału. Już to widziałam. Jeśli śledzę fotografów, tych, tych największych, którzy są w tej czołówce, która zwykle zdobywa nagrody, to faktycznie znam te zdjęcia. Tu jest trudno o zaskoczenie, ale. To się zdarza też. I to ten brak zaskoczenia, czy w takich konkursach jak World Press Photo, czy w konkursach polskich, czy w Grand Press Photo, którego jurorką również jesteś już od wielu lat każdy rok z rzędu, czy w konkursie imienia Krzysztofa Millera, to, to wynika pewnie też z tego uproszczonego i usprawnionego, super szybkiego przepływu informacji, prawda? Tak. A jak byłaś na początku swojej kariery, jak zaczynałaś, yy, czy w gazecie wyborczej, czy może jeszcze wcześniej, bo wiem, że też zajmowałaś się fotoedycją, to jaki to był przepływ, jaki to był przepływ informacji, jak długo on trwał? Bo wtedy byliśmy na przełomie między dwoma światami analogowym i cyfrowym? Pamiętasz, jak to wybyło na samym początku? Tak, tak, pamiętam. Ja, tak jak mówiłam, zaczynałam w gazecie wyborczej w 2006 roku, a wcześniej pracowałam w agencji fotograficznej East News. I w obu tych miejscach miałam oczywiście dostęp do zdjęć z wielu, wielu agencji zagranicznych. I rzeczywiście no, ten czas był o wiele dłuższy. Jak coś się działo to na te zdjęcia trzeba było jednak czekać parę godzin. Później jak... A dzisiaj tak, żeby zilustrować naszym słuchaczom, ile to trwa? No a dzisiaj to jest faktycznie chwila. To jest, to, to, to jest moment, tym bardziej, że te duże wydarzenia są fotografowane przez kilkudziesięciu fotografów, tak? Pamiętam, jak bodajże dwa lata temu odwiedziłam tutaj w Gdyni sieci Reutersa. I miałam okazję przyglądać się, jak zdjęcia wpadają prosto właśnie do, do, do ich serwisu z wizyty prezydenta Trumpa w Londynie. I to naprawdę były po prostu sekundy. Oglądaliśmy coś w telewizorze, było widać na ekranie, że on gdzieś właśnie wchodzi i dosłownie chwilę później te zdjęcia wpadały. To było niesamowite, jak to szybko się dzieje i jak dużo jest tych zdjęć i jak one są też różne. Więc to rzeczywiście to jest duża zmiana. No właśnie dla porównania ja pamiętam, jak zaczynałam pracę w gazecie, jak czekaliśmy na zdjęcia, czy zdążymy do deadline'u gazety, tak? Czy te zdjęcia przyjdą, czy nie przyjdą? Czy wpadną? Czy agencje je przyślą? Czy musimy ten deadline przesuwać, tak? A dziś to już bardzo rzadko się zdarza, że musimy na coś czekać. Więc no to jest, to jest, to jest duża zmiana. No i też jest niesamowita ta dostępność dzięki właśnie temu, że, że jest, tak działa internet i, i fotografowie rzucają zdjęcia do różnych kanałów. To też jest taka, po pierwsze jest większy wybór. Tak, ja mam poczucie, że, że nie muszę czekać właśnie na zdjęcia z jednej agencji, tylko mogę sobie jakoś tam wybierać. No i też już nawet zupełnie inaczej się pracuje, jeżeli chodzi o zdjęcia już te newsowe. Ale archiwalne, taka dostępność do, do archiwaliów mm, dużych agencji, czy to zdjęć, które na swoich stronach umieszczają fotografowie, powracają do, do swoich dawnych tematów i te zdjęcia publikują, no to też się bardzo zmieniło. Pewnie ta duża zmiana też wynika z tego, że jak zaczynałaś pracować w gazecie wyborczej, to jednak to gro pracy było nastawione na wydanie papierowe. A dzisiaj no i, i właśnie dążyliście do deadline'u. A dzisiaj przecież gazeta, już nawet sam newsroom, który kiedyś był wydaniem gazety papierowej, zamienił się w newsroom wydania gazety online, więc ta gazeta jest na bieżąco updateowana cały czas. Ten portal żyje, prawda? Wyborcza.pl. Tak, no to jest, to jest niesamowita zmiana w mojej pracy. Praca nad serwisem, a praca nad wydaniem papierowym, bo nad serwisem no to właściwie ten deadline jest cały czas, a właściwie nie ma deadline'u, tylko jest ciągła praca. To jest ciągła, żywy organizm cały czas. To jest żywy no? organizm, zdjęcia są co chwila wymieniane. Teksty są zmieniana jest ich jakaś ich pozycja, tak? W, od, w zależności od, od wpadania kolejnych newsów, więc właściwie te zdjęcia tam wpadają non stop. No i tutaj też jest znowu mniej czasu na, na, na takie ich dopieszczanie w sensie takie aż wybieranie tych tych najlepszych bo tutaj wiadomo że liczy się czas to jest jakby priorytet natomiast w wydaniu papierowym cały czas jest najważniejsze to żeby to było to najlepsze zdjęcie najlepiej wyeksponowane najlepiej grające z tytułem zajmujące właściwe miejsce w gazecie ważna jest też ważne jest też bardzo sąsiedztwo z innymi zdjęciami no tutaj ta kompozycja jest dość istotna Kompozycja całego layoutu tak. nadmienimy tak, 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 kompozycja jakby całej gazety, tak? Tu jest jakby cały czas czas na to, żeby o tym pomyśleć i właśnie dobrze to zakomponować. Natomiast w serwisie już tego czasu jest bardzo mało. Oczywiście nad tym się pracuje, o tym się myśli, wybierając zdjęcia, oczywiście patrzymy co ze sobą, co obok siebie stoi w serwisie, ale jakby tu priorytetem jest to, żeby zdjęcie było szybko, żeby było już bo już jest tekst, bo już jest parę zdań tekstu i musi być po prostu zdjęcie. Dobrze, ale wspomniałaś, mówiąc, bo t, t, tu mamy wyścig z czasem, musimy być bardzo um, na bieżąco z, i, i praktycznie na żywo, a wspomniałaś o deadline'ie wersji drukowanych. Tak, z ciekawości zapytam, a deadline jest o której? Na pierwsze wydanie gazety dziś jest o 17.30. A jak zaczynałam pracę w gazecie, to ostatnie wydanie na, tak, mówiliśmy, Dolny Mokotów, to była druga w nocy. Więc to jest rzeczywiście duża, duża zmiana, no ale to jest jakby efekt tego, że rzeczywiście dzisiaj wszyscy wszystko czytają w serwisie, tak? I są na bieżąco z tym, co się dzieje, więc. Też formuła gazety jest zupełnie inna. Dzisiaj właściwie wszystkie newsowe gazety mają taką formułę bardziej magazynową, opiniową. To nie jest przynoszenie na każdej stronie, w każdym dziale newsów, tylko właśnie już takich tekstów pogłębionych, opartych oczywiście wychodzących od newsa, ale już opakowanych w opinię, w komentarz właśnie w, w zdjęcia jakieś szczególnie, szczególnie wybrane, tak? Więc to jest duża, du, duża różnica. Myślę, że dzisiaj też większość czytelników nie, nie czeka na to, że, że kupi rano gazetę i nagle odkryje coś, o czym nie wiedzieli poprzedniego dnia. Ale oczywiście y, takie teksty też się zdarzają, takie pierwsze strony też się zdarzają, które zaskakują fotografią i, i newsem. Y, jak wiecie, teraz są bardzo popularne y, wszelkiego rodzaju śledztwa i, i tego typu materiały. No i to są rzeczywiście takie historie do końca trzymane w tajemnicy i zostawione tylko na wydanie papierowe. Jak już wspomniałaś o tym deadlineie, że deadline papierowy jest o 17.00, to jestem ciekaw, o której ty kończysz pracę. <laughs> A, no znasz, znasz prawdę. <laughs> no właśnie, wiem. Znasz prawdę. No, no właśnie, to, to, też jest taka, to też jest taka kolejna zmiana w związku z tym, że właśnie teraz wszystko się opiera na, na, na serwisach internetowych. Że to jest taka, że to od zawsze była taka praca, która się nigdy nie kończyła, bo nawet ten deadline o drugiej w nocy to, to też już był właściwie kolejny dzień, prawda? Więc można powiedzieć, że to jest nieustanna praca, no ale na tym też polega praca w mediach newsowych. Natomiast faktycznie no, ja odczuwam tą, tą, tą dużą różnicę, odkąd tak bardzo wszystko się opiera na internecie i na serwisie, że, że właściwie no, to jest taka niekończąca się, niekończąca się historia, nie ma deadline'u, w serwisie cały czas coś się zmienia, są newsy, ciągle zmieniamy zdjęcia, przychodzą informacje z najdalszych zakątków świata i te newsy też trzeba zilustrować. No pewnie zupełnie inaczej wygląda praca, jak ktoś jest fotedytorem w magazynie. No to rzeczywiście, tu jest ten deadline, tu jest jakiś koniec, jest okładka, coś odjeżdża w czwartek do druku, a w poniedziałek dopiero będzie w kiosku, więc jest taki, jest taki koniec tej pracy. I a propos tygodnia, to też jest to praca, która ma przestawiony taki rytm, rytm całego tego właśnie siedmiodniowego... Dobrze nam się kojarzącego e, kalendarza na, naszego własnego, bo Wy musicie pracować tak naprawdę w każdą niedzielę. Żeby... I w sobotę. I w sobotę. No oczywiście tak, <laughs> 7 dni w tygodniu, ale co ciekawe, ta z pozoru wolna niedziela dla większości jest u Was pracowitą niedzielą, ponieważ trzeba przygotować poniedziałkowe wydanie. Tak jest. No, ale tak. online jest cały tak. czas wydawane, więc dzisiaj to już po prostu jest non-stop. 7 dni w tygodniu. Już tak. nie będziemy tego rozszerzać. Pytanie o to, jak wyglądają wakacje. Ale. Okej, okay, bo cały czas opowiadasz o pracy fotoedytora, wybierania zdjęć, ale dzisiaj już od kilku lat trochę to się też u ciebie zmieniło, no bo zarządzasz całym dziełem foto. To to już jest trochę szersza historia. Jak wygląda Twoja współpraca z fotografami? To jest taki szeroki temat, tak? Współpraca z fotografami. No, oczywiście ja współpracuję z nimi na co dzień, nie bezpośrednio, bo zdjęcia u fotoreporterów Gazety Wyborczej zamawiają wszyscy fotoedytorzy. Fotoedytorzy yy, tych podtytułów tak, wewnątrz podtytułów, całej gazety. Tak, bo rzeczywiście grupa fotoedytorów jest całkiem spora. Część fotoedytorów odpowiada za codzienne wydanie gazety, część za właśnie serwis, część za magazyny. Są fotoedytorzy i fotoedytorki zajmujące się lokalnymi wydaniami gazety, także jest to rzeczywiście całkiem spora liczba osób odpowiadających za fotoedycję. Ja też jestem szefową agencji gazeta, czyli właśnie tej agencji, która zbiera wszystkich fotoreporterów i fotoreporterki współpracujące z gazetą. Z serwisu agencji korzysta wiele portali informacyjnych, bo to są zdjęcia, które ukazują się nie tylko w gazecie Wyborczej czy w serwisie Wyborcza.pl, ale w wielu innych portalach. Dział Foto, gazety cały czas jest największym działem fotograficznym w Polsce. To jest blisko 50 fotografów i fotografek w całej, fotografek, Polsce, tak? Tak, w całej mhm. Polsce, więc całkiem, całkiem sporo. No i nadmienimy, że to są to też dla sprostowania informacji naszych słuchaczy, że to są też fotografowie reklamowi, bo nie tylko składa się to z fotoreporterów, ale też jest jakby trochę tytułów, które albo potrzeb, które musicie wypełnić fotografią reklamową. Tak, ale rzeczywiście no jakby ten KOR to jest, to jest taka fotoreporterka, tak? Obsługiwanie newsów, ale też zdjęcia do magazynów. Portretowe. Zdjęcia portretowe, reklamowe. tak. Mhm. To jest tego, tego całkiem sporo. Ale tu jakby no, struktura strukturą, bo to taka opowieść o tym może nie być taka super dla wszystkich ciekawa. Wydaje mi się, że może odpowiadając na Twoje pytanie o, o jak ta współpraca polega, to jest przede wszystkim ja to często porównuję do pracy psychoterapeuty. Bo tu jest dużo, dużo rozmów i takiej pracy z wrażliwością różnych ludzi. To jest. To jest dla mnie bardzo ważne, bo każdy i każda foto, fotoreporter, fotoreporterka to jest zupełnie inna osobowość. I mam takie po, po tylu latach pracy, mam właśnie taką, taką pewność, że to, co jest najważniejsze, to właśnie skupienie się na takiej indywidualności każdego z nich. Nie równanie do jakiegoś jednego poziomu, do, jakiejś, do jakiegoś stylu, tylko właśnie pielęgnowanie każdego oddzielnego przypadku. Dobrze, ale to, to, to jest aktualne pokolenie. Jeszcze będę tutaj trochę Ci wiercił dziurę w brzuchu o to, jak to wyglądało kiedyś przed tą transformacją mm -hmm. taką cyfrową. Teraz jakby wszyscy jesteśmy, całe to nasze społeczeństwo i cywilizacja jest skupiona na tym, żeby po prostu w ciągu ułamka sekundy wszystko wiedzieć. Ten news też ma bardzo krótki żywot, tak samo fotografie mają krótki żywot. Kiedyś, kiedy były to czasy analogowe w pracy fotografów, gazeta była głównie drukowana na papierze. Już sobie omówiliśmy temat tego, jak długo czekałaś na fotografię. Ale czy w związku z tym, że to było też zajęcie dla bardziej cierpliwych fotografów, czy te osobowości też miały inne, inne cechy? Czy, te, czy, czy ci ludzie po prostu byli inaczej nastawieni? Czy ta cywilizacja, to takie ogólne już pytanie, cywilizacja pośpiechu i krótkiego żywota różnych mediów wpływa też na, na charaktery tych ludzi? Ja myślę, że nie, że od, lat, że od lat to wygląda bardzo podobnie, że są autorzy, którzy wolą pracować w studio, robić portrety do magazynów, pracować powoli, skupić się na bohaterze. A są tacy, którzy robią taką newsówkę właśnie, czyli wyjście na miasto, akcje, akcje mhm. wydarzenia, coś, co się szybko kończy, ma jakąś dynamikę, wysyłam zdjęcia do redakcji i jest następnego dnia na pierwszej stronie, tak? I zwykle to bywa tak, że właśnie ci autorzy nie zmieniają tego w trakcie swojej kariery, że rzeczywiście, znaczy być może... Część jakby zaczynała, wszyscy zaczynali od, od tej niusówki, ale bardzo szybko jakby wybrali sobie tą swoją ścieżkę i się w niej dobrze czują. I ja też nie myślę, żeby to, żeby to zmieniać, namawiać ich do, 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 do innych rzeczy chociaż są takie przypadki, które, które ja to strasznie lubię, gdy namawiam jakiegoś fotografa, czy redakcja, czy inni fotoedytorzy do właśnie do takiego trochę przełamania się, albo no, zrobienia właśnie czegoś, czegoś innego. Także na przykład lubię, gdy do studia wchodzi Kuba Atyst, znany właściwie z fotografii sportowej, głównie tak, i nagle portretuje kogoś. To jest, to zawsze jest, coś, coś tutaj się wydarzy ciekawego, tak? Zaskakujące efekty. Zaskakujące efekty. I podobnie jest właśnie z tymi fotoreporterami, którzy y, lubią newsy robić, tak? Nagle muszą wejść do studia i samemu się też trochę wyciszyć mhm. i poszukać tego u swojego bohatera, y, na trochę swoje emocje wyhamować, a skupić się na, na czyjś emocjach. To są czasami takie zaskakujące a później, y, zaskakujące zdjęcia. Więc zmiana to, rutyny. Zmiana nich, rutyny, no. dokładnie. Sławek Kamiński kiedyś taką y, anegdotę opowiadał, jak jakiś magazyn postanowił właśnie Krzysia Millera zaprosić do sesji takiej modowej i on zabrał te modelki po prostu na poligon i fotografował je na, na, na tle czołgów, czy na czołgach, na lufach one się wieszały. Podobno tak to było. Więc nie, nie u wszystkich chyba tak eksperymenty idą zgodnie z oczkiwaniami. Tak bywa, tak bywa. No ale od tego ta kreatywność jest, żeby eksperymentować. No pewnie. Gdyby nie eksperyment, to by nie powstało wiele znakomitych fotografii w historii. prawda to prawda. Chociażby... To prawda. Czy przypadek. E, dokładnie, przypadek. E, Pędzący koń mnóstwo innych rzeczy, chociażby Auril Artiga eksperymenty też z ruchem. No dobrze, ale właśnie, jak przeszliśmy do tego płynnie, co to w ogóle znaczy dobre zdjęcie dla fotodytora To jest trudne pytanie, ale już nauczyłam się odpowiadać na nie i no, bardzo lubię. w schemat, już, schemat w schemat. Nie, ja oczywiście powtarzam to, ale to, 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 to się zgadza. Mm, że dobre zdjęcie powinno być o tym, o czym ma być, ale też o czymś więcej. Tak jak zdjęcie z, z wydarzenia powinno właśnie dokumentować to, co się stało, ale dobrze wiemy, że mm, do historii przychodzą te zdjęcia, które właśnie mają tą jeszcze jedną warstwę coś, coś więcej. Tak? Tutaj świetnym przykładem chociażby jest zdjęcie Adama Lacha zwycięskie zdjęcie Grand Press, gdzie to jest dokumentacja wydarzenia, ale przez swoją y, y, taką plastykę i odwołanie się do, y, do słynnego obrazu jest właśnie tym czymś więcej i po prostu zawsze już je będziemy pamiętać, tak, jest wyjątkowe. Tu najmniej mi, że chodzi o odwołanie się do obrazu Delacroix, tak Wolność tak. wiodąca na barykady, to był 2018 rok. Więc zachęcam do tego, żeby to sobie w internecie znaleźć i obejrzeć i porównać. No dobrze, ale ile informacji musi być w tej fotografii, takiej jasności informacyjnej, żeby ona trafiła na przykład na pierwszą stronę wyboczy? Powinno być bardzo dużo informacji. Tak naprawdę dobre zdjęcie newsowe powinno być czytelne bez podpisu. Oczywiście, że ten podpis, oczywiście, że ono bez podpisu nie funkcjonuje, bo jednak te informacje, te takie podstawowe, co, gdzie, kiedy są, są istotne, bo to jest kontekst, to jest nadanie tego kontekstu, takiej fotografii. No ale właśnie najbardziej pamiętamy te zdjęcia, które mówią same za siebie. Tak, gazeta leży w kiosku, nie widzimy podpisu, ale ona na nas działa. Więc ona. Posiada tyle y, potrzebnych informacji, ile potrzeba, ale jeszcze przyciąga czy jakimś elementem, czy y, kolorem, czy formą, y, czy ekspresją przede wszystkim, tak. Y Bohaterów i, i, i to, są te, to są te elementy, które się składają na tą świetną fotografię. Oczywiście to nie jest tak, że każdego dnia na pierwszej stronie gazety czy magazynu się trafia taka fotografia. Takich fotografii z całego roku pamięta się kilka. Zwykle jest tak, że po prostu jest, jest zdjęcie, ono, jest, ono dokumentuje jakieś wydarzenie, ale tych wyjątkowych zdjęć jest kilka w roku, się zdarza. A w tym wyjątkowym 2020 roku, który mam nadzieję, że niedługo będziemy wspominali tylko w kontekście historycznym, które zdjęcie zapadło ci najbardziej w pamięć? Czy materiał? Czy materiał, właśnie. Hmm. Ja nie lubię nigdy takich rankingów, tak? Moje ulubione zdjęcie, mój ulubiony fotograf, mój ulubiony materiał, bo. To, to nie pytajmy teraz o pracę. Ale czy znaczy może wynika to z tego, że ja po prostu bardzo dużo oglądam i rzeczywiście tych materiałów czy pojedynczych zdjęć jest bardzo dużo? Tak jak powiedziałeś, ten rok był rzeczywiście wyjątkowy i w Polsce, i na świecie. W Polsce, bo bardzo się dużo działo. W polityce przede wszystkim, tak, no a na świecie i w Polsce mamy pandemię od, od blisko już roku, więc siłą rzeczy powstaje dużo bardzo dobrych, bardzo ważnych zdjęć, które na szczęście się cieszę trafiają na pierwsze strony gazet. Wielu fotoedytorów i, i, i dziennikarzy, ale też czytelników powtarza, że w tym roku też ta fotografia stała się jakoś taka wyjątkowo ważna i wielomówiąca. To jest, dla mnie się z tego strasznie cieszę, bo miałam takie wrażenie, że być może właśnie przez to, że tych zdjęć jest tak dużo, że jest ich sporo w portalach, Społecznościowych, że wszyscy te zdjęcia dzisiaj robimy, że każdy w telefonie ma tych zdjęć mnóstwo, bo kilkanaście, kilkadziesiąt w ciągu dnia ich wykonujemy, to coś było takiego, wisiało w powietrzu, że jakby ta fotografia już nas trochę nie interesuje, trochę męczy, ciężko rzeczywiście coś wyjątkowego znaleźć. Tak jak mówiłeś, czy, czy zdarza się jeszcze, że publikujemy zdjęcie, którego nikt nie zna, tak? No to rzeczywiście takich. Sytuacji już jest bardzo mało. A w tym roku mam wrażenie, że rzeczywiście powstało bardzo dużo świetnych zdjęć, mądrych, takich, które zapewne przejdą do um, historii fotografii. Um, no ja mam oczywiście kilka swoich ulubionych e, fotografii. Śledzę e, przede wszystkim to, co się dzieje ostatnio w Polsce e, to, co się dzieje na, na, na protestach organizowanych przez strajk kobiet. Ja przez lata też obserwowałam na konkursach fotograficznych coś takiego, że tych zdjęć z protestów jest bardzo dużo, ale faktycznie bardzo mało wyjątkowych zdjęć tam powstaje. No tak, to są takie wydarzenia dużo ekspresji, ale jednak jeszcze tak. ekspresję to trzeba do dobrze zamknąć w tych Docisnąć, czterech tak. ścianach kadru, prawda? Dokładnie, tak, tak, tak. No więc nie ukrywam, że moją, jedną z moich takich ulubionych fotografii to jest zdjęcie, które zresztą ostatnio ukazało się na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. To jest fotografia Grześka Wołnickiego z RAD Agency. To jest świetna fotografia. To jest właśnie to zdjęcie, które właściwie oddaje całą atmosferę tych protestów z ostatnich miesięcy. To jest ta fotografia, która no właściwie już nie potrzebuje podpisu fantastycznie uchwycona, skomponowana, jest w niej mnóstwo emocji. Dwóch wielkich policjantów. Czterech. Targ, czterech wielkich policjantów targających po prostu drobną Ciągnących kobietę. właściwie kobietę y, po, po ulicy. Więc na pewno tą fotografię zapamiętam. I to bardzo. Tak. Okay. Wiem jeszcze, jest <ścoughs> y, też y, lubię takie zdjęcie bardzo Agaty Kubis. To też jest zdjęcie z protestów, z samych z początku, właściwie chyba z tych pierwszych, to jest bodajże fotografia z września, czy, czy jeszcze z października. Taka to jedna z, z bohaterek, która, protestu, która była sfotografowana przez wielu fotografów, ale Agata już wykorzystała taki zabieg, mocno prześwietlając to zdjęcie. To jest kobieta, która stoi na dachu samochodu. Pewnie wiele osób pamięta te ujęcia, na których widać, że to jest kobieta, która zdjęła, która się rozebrała, co wielu jakoś też oburzyło takie, pamiętam, komentarze. Natomiast przez to, przez to takie właśnie prześwietlenie, przez ten, przez ten zabieg, ona staje się też takim symbolem. Wiemy, że to jest kobieta, to jakby przyciąga bardzo tutaj ta forma, jest tak przyciągająca. Że też będzie taka, to będzie taka fotografia, która gdzieś ze mną zostanie z tych, z tych ostatnich miesięcy. Jako taki symbol właśnie. Trochę bez twarzy, ale czyli to jest każda kobieta. Każda kobieta, która o coś walczy. No a z drugiej strony wolność wiodąca lud na barykadę też jest poniekąd obnażona. Tak. Super skojarzenie. Kiedy wysyłasz fotografia na materiał, czy umawiacie się, że akurat on ma fotografować, czy to jest protest, czy to jest jakakolwiek inna sytuacja, czy ty się zdajesz na jego doświadczenie, na jego wrażliwość, na jego e, gdzieś tam też sprawność, czy omawiasz z nim to, w jaki sposób chcesz, żeby to było sfotografowane, czy zastanawiacie się razem? No skład y, reporterów, fotoreporterów, fotoreporterek gazety Wyborczej już jest tak, to jest tak doświadczony zespół. Że, że no jakoś tam szczegółowo nie omawiamy tych zdjęć, bo też jakby no każdy już wie, co, co, co ma robić. To bardziej jest taki plan działania, zastanawianie się, w którą stronę jakieś wydarzenie pójdzie, tak, tak jak teraz są demonstracje i właściwie nie wiemy, jak, gdzie ona się zacznie, gdzie ona się skończy i co się, co się wydarzy po drodze. Więc na pewno to, co jest dla mnie bardzo ważne, to to, że ten zespół jest świetnie przygotowany do tego, jest doświadczony, jest czujny, wie też jakby, co jest ważne w danym, w danym momencie. Tu oczywiście jest niezwykle istotna taka znajomość w ogóle uczestników danego wydarzenia, taka przewidywalność, co właśnie może się. Co w danym momencie może się wydarzyć, jaka jest dynamika różnych sytuacji i zachowań. Więc no tutaj właściwie wielkie ukłony dla fotoreporterów i fotoreporterek. My mamy, wydaje mi się, że w Polsce, już nie mówię tylko tutaj o gazecie wyborczej, ale w ogóle świetnych, świetnych fotografów i fotografki. A kiedy czekasz na, na spływające zdjęcia, jest coś takiego w tobie, jakieś takie matczyne wobec nich e, uczucia i oczekiwania, bo tak sobie siebie wyobrażam, jesteś taką ich opiekunką i rozdzielasz może czasami te tematy, czasami musisz ich wysłuchać, więc jakby to wszystko się tak kojarzy z takim, z takim zaufaniem wzajemnym i koniecznością wysłuchania problemów, ale też właśnie jak to jest na przykład, jak oni są już tam na mieście, tak? później, później masz zdjęcia, później masz ich historię, jest w tobie taka nuta niepokoju, co się może wydarzyć, zwłaszcza w ostatnich sytuacjach, kiedy te protesty nasze obecne też nie mają przewidywalnego charakteru, ale też mocno w tą negatywną stronę. Nie wiadomo, jak się zachowają organy władzy. Dreszczyk zawsze jest. <śmiech> <śmiech> no, ale już całkiem serio, no ja zawsze się bardzo przejmuję. Taki mam, taki mam charakter, rzeczywiście coś z tej opiekunki jest. Ja z tym staram się walczyć, no ale coś. Bo oficjalnie coś... jesteś koordynatorem tak, takiego. Tak, tak, tak. Ale jednak gdzieś znasz tych ludzi, przyjaźnicie się od wielu lat, prawda? Jasne, tak, rzeczywiście. Znaczy, ja w takich sytuacjach rzeczywiście zawsze zastanawiam się, co, co, co się wydarzy, czy wszystko jest ok, czy. czy... Czy są bezpieczni, szczególnie ostatnio, gdy no, różnie, różnie rzeczywiście się te e, protesty kończą. Natomiast faktycznie no, to też jest tak, że ja mam do nich ogromne zaufanie i wiem, że oni sami wiedzą, że są pewne granice, których nie warto, e, nie warto przekraczać. Pamiętam m, tak a propos może tego, <laughs> tak mi się teraz przypomniało, że e, na koniec. E, takiego wywiadu, którego kiedyś udzielał mi Krzysztof Miller. To było zaraz na samym początku, jeszcze wtedy chyba nie pracowałam w gazecie, ale dopiero starałam się o tą pracę. Wtedy też robiłam wywiady z fotografami i się spotkałam z Krzyśkiem. I zapytałam właśnie go na końcu, czy to takie trochę dzisiaj głupie, pomyślała trochę głupie pytanie, ale oczywiście je zadałam. Czy warto zginąć właśnie za zdjęcie, tak? Czy, czy, czy czasem się nad tym w ogóle zastanawia i on w ogóle bez, bez namysłu w ogóle od razu odpowiedział, że nie warto. Do dzisiaj to pamiętam i, i myślę, że to, to wielu fotografów y, dokładnie tak samo myśli. To, to może być dla niektórych zaskakujące, ale to jest mega ważne w tej pracy, tak? I taka odpowiedzialność i też y, no takie poczucie, że, że, że są pewne granice i i już. Już. Ja tak sprowokowałem odpowiedź na to pytanie, bo chciałem jakby dać uzmysłowić naszym słuchaczom, że jakby emocje są nie tylko na tej pierwszej linii frontu, że zawsze gdzieś jak się tam opiekujesz kimś, czy merytorycznie, czy zawodowo, to też jest to emocjonujący zawód, jak się okazuje. Tak, absolutnie. No to jest, to jest tak, że, że ja Zawsze śledzę, szczególnie właśnie jak są takie wydarzenia jak protesty, jak mogę obserwować wydarzenie, to zawsze to śledzę i zawsze się przejmuję, zawsze się zastanawiam, czy, czy, czy właśnie wszystko jest ok, czy wrócą fotoreporterzy z dobrymi zdjęciami. Czy, czy, czy dotrą do, tej, do tego najważniejszego miejsca, do tej najważniejszej osoby, czy im się to uda? Jak się nie uda, to dlaczego, co się stało? Wiadomo, że są przeróżne sytuacje. Mówiliśmy już o tym, że dziś dynamika tych wydarzeń jest w ogóle totalnie nieprzewidywalna i nie jest tak, że wszyscy są w stanie zrobić wszystko. Ale tak jak mówiłam, no, mam ogromne takie poczucie, że że ten zespół jest po prostu świetny, nie? I, i jakby zawsze robię wszystko, co, co, co można było zrobić. No wiesz, jesteśmy teraz na home office i ja tak krążę po mieszkaniu i widzę, że tak oglądasz, oglądasz te tysiące zdjęć. Oglądasz i oglądasz i oglądasz. No i co dalej? I nie zasypiam. No. <laughs> <laughs> nie zasypiam. E tak, jest, tak jak już mówiłam, to jest w ogóle uzależniające. Ja się łapię na tym, że nawet jak jesteśmy, zresztą wierzę o tym, że jak jesteśmy na wakacjach, to, to oglądam w kółko zdjęcia mm, i sprawdzam, jak jest, coś się dzieje, jaki jest news, to sprawdzam, kto ma jakie zdjęcia, która agencja już ma, które są najlepsze, kto wrzucił jakąś super fotę na Instagram i czy ona jest do ściągnięcia do gazety. Mm, o tak, to jest, to jest moje, tak, duże, duże uzależnienie. No tak, oglądam, 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 i potem jest przychodzi taki moment, kiedy jest kolegium redakcyjne, czyli planowanie gazety, czy też planowanie serwisu dzisiaj. Serwis planujemy rano. O 8.30 planujemy, co, co się w ciągu dnia pojawi i, i które tematy będą ważne. I, no i tutaj już trzeba kombinować, jakie je mm, zilustrować. Tu ważna taka, może dygresja i uwaga. Że zupełnie innych zdjęć się szuka do serwisu, a innych do papierowego wydania gazety. Zdarza się, że rzeczywiście to są te same zdjęcia, ale zwykle jednak nie. Czyli one mają inną funkcję? Jakieś tak. Inne... Mhm. tak, one mają zdecydowanie inną funkcję. No przede wszystkim te zdjęcia, które, które bierzemy pod uwagę do, do publikacji w papierze. Zawsze mamy z tyłu głowy, że jeszcze możemy nimi pograć formatem, jakąś ciekawą kompozycją z tytułem. No jest mnóstwo jakby w układzie też całej gazety. One mają jakoś zagrać. Natomiast gdzieś w serwisie zdjęcia w pewnym sensie są równorzędne. Oczywiście one też są w różnym formacie, ale już na przykład na telefonie nie. Tu jeszcze wchodzi ta kwestia, że kto czyta, kto ogląda serwis w pracy na swoim komputerze, a kto patrzy na zdjęcia jadąc samochodem i co tu zrobić, żeby go przyciągnąć i żeby zajrzał do tekstu, tak? Więc rzeczywiście to jest dzisiaj cała. Machina, tak jak psychologia cała, cała psychologia, tak. E, cała psychologia. Inaczej wygląda właśnie kompozycja serwisu, gdzie mamy taki patchwork, tak to można nazwać, a inaczej w gazecie, gdy oglądamy zdjęcia strona po stronie, one się raz widzą, raz nie widzą. Jest właśnie ten, ten format, zdjęcie na okładce, zdjęcie małe, mówimy wielkości znaczka, zdjęcie na rozkładówkę, tak? Więc to są wszystkie te rzeczy, które trzeba brać pod uwagę, które bierze pod uwagę fotoedytor czy fotoedytorka, wybierając zdjęcie. No i co? No jesteśmy na tym kolegium, jest planowanie, więc ja się zastanawiam, czy mam już zdjęcia, zdjęcia do tekstu, czy nie mam. Jak nie mam, no to zaczynam szukać i znowu przeglądam te serwisy, przeglądam agencje, sprawdzam Instagram, czy coś już, czy, czy coś już jest, czy jest ciekawe, czy to mi zrobi tą jedynkę, mhm. czy, czy, czy nie zrobi. No a po drodze dzieje się jeszcze swojnych innych rzeczy. Bardzo często zdarza się tak, no i to jest przykre i smutne, rozczarowujące, gdy po kilku godzinach szukania mam to świetne zdjęcie, ale okazuje się, że tekst się tak rozbudował, że nie będzie w ogóle zdjęcia na pierwszej stronie. Trzeba się z tym pogodzić. Ale to też takie zdjęcia się często gdzieś chowa, zatrzymuje. One dostają drugie życie, na przykład w serwisie albo następnego dnia, albo w magazynie. Ja zawsze fotoedytorów, którzy zaczynają pracę w gazecie, namawiam do tak zwanego kitrania zdjęć. Czyli właśnie ja mam pełno jakichś folderków, podfolderków, jakichś dysków, gdzie sobie po prostu różne zdjęcia zapamiętuję, chowam na, na dobry moment. Dzisiaj mi telefon bardzo pomaga, bo często sobie robię właśnie różne screeny i wyciągam w odpowiednim momencie. Także muszę być też właśnie przygotowana na takie chwile, kiedy. Nie mam za dużo czasu na znalezienie zdjęcia, ale ja mam te zdjęcia w głowie i wyciągam je w odpowiednim e, momencie. To się bardzo przydaje, przede wszystkim, właśnie jak e, pod koniec tygodnia się szykuje magazyn i jest potrzebna jakaś taka fota, mniej, e, mniej oblatana, ale właśnie wyjątkowa. Na no co po tym kolegium? No to po tym kolegium właśnie jest e, już tylko praca, praca, praca robienie, robienie gazety i e, serwisu. No i później jest taki moment, gdzie gazeta wychodzi papierowa, serwis się troszeczkę uspokaja, bo e, wszystkie teksty te najważniejsze już poszły. Trochę jest czekanie na to, czy coś się e, wydarzy. No i wtedy jest ten moment, kiedy się właśnie sprawdza, czy się znalazło najlepsze zdjęcie. No tak. <gry> tak? Podsumowanie dnia bo Podsumowanie po prostu. Podsumowanie tak? dnia, tak. Sprawdzenie, co inni dali. Na pierwszą stronę. Jeszcze raz sprawdzenie serwisu, czy ktoś coś dosłał. Wtedy bardzo często zdarza się tak, że właśnie ci spóźnialcy, jak ja to mówię, fotografowie, siadają wieczorem i wrzucają swoje najlepsze foty. No i wtedy jest taki żal, nie? Że, że tak późno ktoś wrzucił zdjęcia, że, że one po prostu przez to przepadły. No ale to ja znowu je tam sobie homikuję i czasem, czasem wyciągam. Ale to, czy to jest y, męczące zajęcie? Bo jakby jest setki obrazów, no, y, przewijają się przez Twoje oczy, przed Twoimi oczami, i podejrzewam, że można poczuć zmęczenie, prawda? Pewnego rodzaju. Takie fizyczne. Pewnie tak, no bo dzisiaj to jest, faktycznie to są, to jest wiele godzin przed ekranem, tak? Czy, czy przed monitorem komputera, czy przed, czy przed telefonem. Pytamy się o taki szum informacyjny, tak, bo jest tak, dużo tak. bodźców. Znaczy dla mnie to zawsze był, fotografia to zawsze była po prostu, ja się stamtąd dowiaduję o świecie, tak? Mniej czytam, więcej oglądam. Chciałabym, żeby było odwrotnie czasami, absolutnie. No ale to ja ze zdjęciem dowiaduję na, na początek tego, o tym, co się, co, co, co się dzieje. Zresztą to, tak, to się tak też zaczęło, jak, jakbym miała powiedzieć, jak, jak ja polubiłam w ogóle fotografię, to medium, no to jak byłam, myślę, że to mogłam być nastolatką, jak mój tata podrzucił mi taki magazyn Poznaj Świat. Myślę, że wtedy nie czytałam jeszcze za długich tekstów, reportaży i pewnie... To zaczęłam robić na, na końcu, jeśli chodzi o lekturę tego magazynu. Ale pamiętam z tego magazynu zdjęcia. Yy, I one były z całego świata. I, i, pa, I pamiętam właśnie ten moment, kiedy tak do mnie dotarło, że ja się z tych zdjęć dowiem, jak wygląda świat. Yy, I to, 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 było, to było super. To było takie doświadczenie, które no jakby właśnie zostało we mnie do dzisiaj. Że ja najpierw oglądam zdjęcia w serwisach, a potem czytam teksty, ale już mam jakoś ten świat poukładany. Już wiem, co się wydarzyło, wiem, jak to wyglądało, wiem, jak to wygląda. Te zdjęcia bardzo na mnie działają i one mi układają po prostu różne rzeczy. No dobrze, a właśnie a propos układania bo jest ten szum, jest, są setki, jak nie tysiące fotografii dziennie. I jakbyś tak miała, bo każdy w pewnym momencie potrzebu, potrzebuje oddechu i takiego wyciszenia momental, mo, mo, na moment, chociażby. To jakbyś tak miała wybrać takie jedno zjawisko, na przykład taki wzorzec, prasowy wzorzec metra dla ciebie. Taki coś, co po prostu myśl sobie, nie, już za dużo, spojrzę na coś i zobaczę po prostu, jak to jest robione gdzie indziej, jak to jest robione według jakiegoś złotego standardu, który być może według ciebie gdzieś na świecie jest. Ale mówisz tak o fotografii. Nie, mówię w ogóle, mówię o, w ogóle o, o pracy edytora i o na przykład tytule prasowym w połączeniu hmm. z fotografią. Czy masz taką gazetę, taki złoty standard, do którego chciałabyś no równać? Mam, oczywiście, że mam, ale <grym> nie wiem, czy, czy tak bym chciała tu właśnie wymieniać, bo to też jest tak, że y, takie są różne momenty, różne etapy. No, oczywiście, że dzisiaj jestem wpatrzona w New York Times, tak. Y, i, I to jak tam jest fotografia pokazywana, jak ona jest różna. Uwielbiam magazyn New York Times, a ten sobotni. E, miałam przyjemność razem z Łukaszem poznać Katie Ryan i tak przez chwilę przyjrzeć okay. się temu, jak ona pracuje, jak jest y, skoncentrowana niesamowicie na, na, na tej pracy. Czyli główną edytorkę właśnie. Tego tak, tutaj, to, New York Times. To, jest, to jest szefowa działu, działu, działu foto w New York Timesie. Mm. Więc oczywiście to jest taki, taki, taki wzór, w który, się, w który się wpatruje. To, co bardzo lubię w tym, w tym magazynie, to właśnie taka możliwość pracy z wieloma fotografami, właśnie z różnymi wrażliwościami. I, i, i właśnie to, to jest często zaskakujące ten dobór fotografów do tematów. Zresztą o tym Ketty często mówi w jakichś tam wywiadach, że dla niej bardzo ważne jest ten, to dobranie fotografa do, do tematu, do tematu numeru, czy wybranie do jakiejś całego, całej serii, na przykład portretów, konkretnego fotografa. Ona to robi bardzo świadomie i właśnie zawsze to i tej to i, to i zajmuje najwięcej czasu. Dopasowanie, dopasowanie fotografa do tematu, do historii. I, I no to jest luksus niesamowity. Myślę, że to jest jedyny chyba dzisiaj magazyn, który ma takie możliwości, ale też jakby nie, nie myślę o tym w kontekście jakiegoś takiego... Y Dołowania się czy, no tak. czy ścigania z jakimś wzorem, tylko bardziej właśnie jako e, inspiracje to traktuję. No właśnie, bo te inspiracje są mi ważne w, w pracy, no, myślę, że w każdej pracy, a zwłaszcza w pracach, e, w zawodach kreatywnych, jak właśnie fotografia, czy, czy wszystko, co ma związek z fotografią. Twoja praca jest bardzo osadzona w codzienności w, takich, w tych codziennych newsach, ale kilka razy w roku przychodzi taki moment, że jest. Powiedzmy, rodzaj podsumowania. I mam na myśli Twój udział w konkursach fotograficznych jako jurorka. Opowiedz nam troszkę o tym, jak to jest, czym to się różni. Jak to jest nagle zobaczyć w tak krótkim czasie tak dużo materiałów, właściwie z całego roku? Dla mnie to doświadczenie jurorowania podczas konkursów to jest przede wszystkim doświadczenie spotkania. Spotkania z innymi jurorami to są zawsze bardzo, bardzo ciekawi ludzie, znowu o, o różnej wrażliwości i, i różnych doświadczeniach, bo są to i czynnie działający fotografowie czy fotografki, to są szefowie agencji fotograficznych, to są wydawcy pisarze, bo też takich zapraszałam do, do jury konkursu imienia Krzysztofa Millera. Więc dla mnie bardzo ważne jest to spotkanie i właśnie rozmowa o fotografii, bo to, ta prezentacja, oglądanie kolejnych zdjęć czy to pojedynczych, czy materiałów. No to jest właśnie pretekst do rozmowy, do wy wymiany takich często bardzo, bardzo ciekawych i zaskakujących o opinii o, o, o fotografii. No i też właśnie uczenie się patrzenia na, na zdjęcia i na materiały od, właśnie od kogoś innego, o innej zupełnie wrażliwości. To jest dla mnie bezcenne. Ja myślę, że to jest wyjątkowa sytuacja też w przypadku konkursu Odwagi i Patrzenia. Że żyli właśnie nie składa się wyłącznie z ludźmi, którzy zajmują się fotografią. I powiedz, jaki był klucz, Twój klucz do tego, żeby dobrać takie żyli? No właśnie, mi na, na od samego początku bardzo na tym zależało, żeby to nie byli tylko ludzie e, z branży, tylko tak zupełnie bezpośrednio związani z fotografią, e, ale przede wszystkim osoby wrażliwe. Które czują historię. Które czują historię, które. Które rzeczywiście no, tym, ten, tym obrazem się posługują, ale w różny sposób, bo albo sami fotografują, albo właśnie oglądają bardzo dużo zdjęć, albo piszą często o fotografii. Więc rzeczywiście, właśnie to spojrzenie na na fotografię, ale też na opowiadanie za pomocą zdjęć, ale też opowiadanie w ogóle historii ludzkich. No, na przykład, zawsze bardzo cenię sobie zdanie Ewy Ewart, która zrealizowała mnóstwo, mnóstwo filmów dokumentalnych i ma takie zawsze niesamowite spojrzenie na, na, same, na samą pojedynczą fotografię, na materiał, na, a przede wszystkim na Opowieść jako całość. I właściwie tak mogłabym o każdym, kto y, uczestniczył w tych, tych kolejnych edycjach konkursu, coś, coś, coś takiego opowiedzieć. Czyli y, to są wszystko humaniści, tacy przez wielkie H. Tak, <grytanie> tak, tak. tak, tak. A oni pomagają Tobie spojrzeć na te materiały też w nowy sposób. Tak, tak, no właśnie to jest to to, to, to powiedziałam na początku, tak, że to jest dla mnie bardzo ważne. Taka wymiana, wymiana y, opinii, spojrzeń na, na, na zdjęcia i na tematy, rozmowa. Ja uczestniczyłam już w wielu y, konkursach jako juror i to, co jest dla mnie bardzo ważne i podkreślam, to, to to, że te obrady jury konkursu Millera są takie demokratyczne. To znaczy, tu nie ma kogoś ważniejszego. Jestem przewodniczącą tego jury. Ale zupełnie w ogóle tak, jak było sobie w ten sposób, nie, nie myślę, tu nie ma e, głosu e, ważniejszego i mniej, mhm. e, tylko właśnie wszyscy mamy prawo e, wskazać zwycięski materiał, coś zakwestionować, coś skrytykować, e, upierać się przy, przy, przy swoim wyborze. E, no to właśnie takie niesamowite co roku. A ile tak e, pirazy drzwi wpłynęło w fotografii, materiału w tym roku? Ilu, ilu fotografów się zgłosiło po prostu? W tym roku mm, przysłano nam 370 fotoreportaży. Oczywiście zawsze jest tak, że część z nich nie do końca spełnia warunki regulaminu, że ktoś nie, nie, nie doczyta tego regulaminu i, i tych zdjęć jest za mało, czy, czy nie mieszczą się w tym czasie, który jest wskazany, bo jest to nagroda za materiał wykonany w ostatnim roku. On mógł być wcześniej zaczęty, ale jednak chodzi o to, żeby ta większa część zdjęć była z Właśnie z bieżącego roku. Także tych materiałów było w tym roku całkiem sporo, i to, co dla mnie było ważne, to to, że ich jest tak dużo, było ich tak dużo z zagranicy. No, to było duże zaskoczenie. Tak, czyli, to, czyli, czyli zdarzyło się to, nad czym bardzo mi zależało, żeby ta postać e, Krzysztofa, żeby jego fotografia, żeby Idee, które też tej, tej fotografii jego zawsze przyświecały, żeby one gdzieś tam szły w świat. Wiadomo, że Krzysiek zaczynał swoją karierę, kiedy właśnie nie było Instagrama i Facebooka, więc też jakby y, y, siłą rzeczy te jego fotografie dopiero pracują też na, na świecie, na swój, na swój myślę. Taki czas, odkrycie i, i docenienie. To, co przy okazji tego konkursu też się. Dzieje to to, że w kolejnych krajach mamy wystawy zdjęć Krzysztofa. W zeszłym roku zdjęcia, to, to była ogromna inicjatywa właśnie domu spotkań z historią. Zdjęcia Krzysztofa trafiły do galerii Laika w Pradze, a w tym roku dzięki właśnie pomysłowi Jasi Kinowskiej zdjęcia Krzyśka takie zupełnie Część, myślę, że nieznanych, była pokazywana w Berlinie. Byłem, widziałem, spotkałem <laughs> nawet Taśkę na miejscu. Rzeczywiście była to bardzo ciekawa wystawa. Tłum, chyba tak. Tak, to tak. był tłum. Mamy jeszcze takie, a propos, Krzysztofa, taką informację dla wszystkich, którzy mogą wybrać się na spacer po Dolnym Okotowie właśnie na ścianie Agory to było przy okazji pierwszej czy drugiej edycji? Przy okazji drugiej edycji. Drugiej edycji został odsłonięty mural upamiętniający twórczość Krzysztofa Millera. Także zachęcamy do tego, żeby eksplorować również tę jakby dziedzinę. Nie, nie powiem jego działalności, ale te, 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 taki hołd po prostu mu oddać i, i się przyjrzeć temu. Ja myślę, że chodzi o podejście jego pracy, o taki humanizm bardzo głęboki w jego To jest dla mnie ukryć, to jest najważniejsze. Niekoniecznie te miejsca, w których był, tylko po prostu jak fotografował e, ludzi, jak blisko. Jak patrzył na drugiego człowieka. No, tak, prawda? tak ale ja też... tylko jeszcze chciałam dodać, że tak, że to jest mural autorstwa e, Bruno Althamera e, i to też jest. E, Ciekawe, że on po prostu zupełnie inaczej spojrzał na zdjęcia Krzyśka, wybrał sobie konkretne, konkretne ujęcia, pokazał te, te fotografie na, jednym, na jednej pracy i to jakby, i powstało znowu coś, 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 coś innego. Tak? I była no. to jego własna inicjatywa. Tak, tak. Warto myślę, że też wspomnieć na temat tego, że na rynku jest dostępna publikacja z fotografiami Millera. Przy której pracowaliście wspólnie, więc to też gorąco polecamy. A ja jeszcze miałem zapytać o laureatów tegorocznej edycji: dwie nagrody, prawda? Tak. No. Nagroda Grand Prix oraz nagroda specjalna. Tak. To zacznijmy od nagrody specjalnej. Nagroda specjalna Fundacji Gazety Wyborczej właśnie za zapropagowanie tych idei wolności, solidarności i tolerancji trafiła zresztą drugi raz do fotoreportera Gazety Wyborczej Jadrza Nowickiego, który w sierpniu tego roku dokumentował wydarzenia w Białorusi, czyli protesty, Obywateli y, Białorusi po no, najprawdopodobniej sfałszowanych wyborach prezydenckich. A Grand Prix? A Grand Prix trafiło do irańskiego fotografa Karima Motagi za materiał zrealizowany na cmentarzu w okolicach Teheranu, pokazujący y, właśnie pochówek covid u w takim szczególnym miejscu cmentarza. Hmm, gdzie chowane są osoby niemajętne, Tak to może. Na, tak, na, na widziałem zmieniu. materiał bardzo przejmujący. Tak. Hmm, także gratulujemy laureatom. E, myślę, że czwarta edycja już jest gdzieś w Twojej głowie, powolutku. Czy na razie odpoczywasz, odcinasz e, się myślami od całego tego zamieszania, podejrzewam, m, które miało miejsce przy organizacji? Tak, no próbuję taki złapać oddech, bo oczywiście jeszcze jest trochę publikacji, jeszcze materiały finalistów będzie pokazywał magazyn Digital Camera, który jest partnerem konkursu Millera. Pewnie jeszcze jeden z materiałów pokażemy też w jednym z magazynów gazety wyborczej. Więc to zawsze jest tak, co roku jest tak, że jeszcze, że jeszcze do, do końca roku ja jakoś tym konkursem żyję, jeszcze się kontaktuję też z finalistami, jeszcze e, oni są ciekawi tego właśnie odbioru ich, ich materiałów, dopytują jak, jak wyglądały jury, to jest ten, obrady jury to jest zawsze ten moment, kiedy coś tam mogę im jeszcze zdradzić. No, i rzeczywiście potem są jakieś takie 2 trzy miesiące, kiedy staram się nie myśleć o konkursie i, i zająć czymś innym. Innym konkursem. Innym konkursem na przykład. A potem faktycznie zaczynam, zaczynam się zastanawiać, kogo tym razem za, za, zaprosimy do jury. Czy, czy właśnie pomyślimy o jakiejś nowej specjalnej nagrodzie. Tak, rzeczywiście to, to, jakby szybko, szybko się dzieje. Co byś poradziła osobom, które chciałyby wystartować w takim konkursie? E, oczywiście praca nad materiałem i dobór tematu są rzeczami nadrzędnymi, ale jak już mamy jakiś materiał, pracowaliśmy nad czymś przez rok lub nawet dwa lata, to e, jaką radę miałabyś dla osób, które chcą przygotować do wysłania materiału? Myślę, że naj, najlepszą radę miał Krzysiek Miller, bo on powiedział kiedyś. E, jeśli chcesz fotografować, to się tego nie bój. To jest, myślę, że bardzo ważne w fotografii, nie tylko, bo jak w ogóle mamy jakąś pasję, to, to ta odwaga jest dosyć ważna. Natomiast myślę, że tak, no to co jest ważne nie tylko w tym konkursie, to żeby nie myśleć o konkursie, jak się robi zdjęcia, czy, czy zaczyna jakiś materiał, czyli nie, nie, nie kalkulować, poszukać dobrego tematu. Ciekawego, uniwersalnego, to nie musi być coś nowego. Ja się nigdy przy tym nie, 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 nie upieram, dlatego że historia różnych konkursów pokazuje, że tematy wracają, ale właśnie wystarczy je przefiltrować przez kolejną wrażliwość. Jakby powstaje właśnie coś, coś innego, dopowiadanie historii na ten sam temat. Więc myślę, że tak, że no po prostu warto dużo pracować, dużo fotografować, warto pokazywać swoje materiały innym, nie tylko konfrontować. konfrontować tak, dokładnie. Nie tylko nie tylko tym osobom, tym, tym znajomym, którzy zajmują się fotografią, ale właśnie może przede wszystkim innym, bo tutaj zawsze można liczyć na jakieś takie zaskakujące opinie. Wydaje mi się, że, że na, na takim etapie, właśnie pokazywania swoich materiałów bliskim osobom, chociażby bardzo ważne jest to, że ktoś powie, że nie rozumiem, co ty chcesz opowiedzieć, nie rozumiem tych zdjęć, nie wiem, co to jest za historia, nie wiem, o czym to jest, albo że, że kogoś jakaś postać nagle zainteresowała i chciałbyś czegoś więcej dowiedzieć, tak? To są zawsze takie bezcenne, bezcenne wskazówki. Oczywiście, że na tym dalszym etapie, gdy już. Ma się poczucie, że ta historia jest opowiedziana, że mamy dużo zdjęć. No to wtedy warto rzeczywiście pokazać jakiemuś doświadczonemu fotografowi, najlepiej komuś, kto też dobrze edytuje zdjęcia, co nie jest takie częste. No a przede wszystkim, tak jak mówię, opowiadać, dać się ponieść historii. I się jej nie bać. Tak. Czy to jest ciekawy zawód? To jest świetny zawód. To jest świetny zawód, dlatego, że ja, mm, Łukasz może potwierdzić, ja się nigdy nie nudzę. Bardzo mi jest ciężko oderwać od pracy. To Pot, jest najtrudniejsze. Potwierdzam. E, tak jak e, mówiłam, to jest kapitalne medium do tego, żeby po prostu poznawać świat, żeby się dowiadywać, co się dzieje, jacy są ludzie, e, jak inni ich pokazują, jak ich widzą, jak o nich opowiadają. Codziennie się ogląda inne zdjęcia, codziennie się wybiera inne zdjęcia, codziennie można się gdzie indziej przenieść. Mówiłam, ktoś mnie zapytał o to zaraz właśnie po obradach jury, no jak było. No bo siedzieliśmy przecież wszyscy na Teamsach, każdy gdzieś tam w swoim pokoiku, nie spotkaliśmy się, nie wypiliśmy kawy w przerwie, nie wypaliliśmy papierosa. Jak było? Ja powiedziałam, że było kapitalnie, bo przenieśliśmy się, po prostu odbyliśmy kilka podróży niezwykłych. Właśnie przez to, że było mnóstwo materiałów z zagranicy, z takich w ogóle miejsc, gdzieś w ogóle na końcu świata. No to przez te 7 czy 8 godzin, kiedy obradowaliśmy, no to zwiedziliśmy cały świat. Dlatego ja wszystkich zachęcam, żeby pomyśleli o tym zawodzie. To jest kapitalna rzecz. Dziękujemy za rozmowę. Było nam niezmiernie miło Cię gościć i rozmawiać na temat e, fotoedycji, bo jest to zagadnienie pasjonujące, bardzo złożone, też okupione e, dużymi emocjami, jak się okazało. Tak. Dziękujemy jeszcze raz za, e, za rozmowę i do zobaczenia po kolejnej edycji konkursu imienia Krzysztofa Millera. Czyli już za rok będziemy Ciebie tu znowu zapraszać i odpytywać. Liczę na to, że w międzyczasie. Twoja pasja pozwoli nam też na odbycie paru innych rozmów. To ja wam dziękuję i tak, i niech to życzenie twoje się spełni. Dzięki. Dzięki. Cześć. Chcesz odciąć Pępowinę? Tak. No. Ko koniec webinaru. Koniec podcastu. Okej, okay, dajesz. Ale to mam Tak, ten kończymy, czerwony? oficjalnie kończymy. Tak. To były trzy Kruki Pictures.